Jacek Sobola będzie krótko. Naszym gościem jest redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Takiewicz. Powiem witam serdecznie. Dobry. Pozwól, że zacznę od tego, że jutro się ukaże w kioskach, a dzisiaj już jest u nas tutaj. Piszesz w tym najnowszym numerze, że oni są wściekli. Dlaczego oni są wściekli? Oni są wściekli, bo... Można powiedzieć, przepraszam, bo to z pewną przesadą, ale jednak rasa panów przestała być rasą panów. Ludzie, którzy mieli prawo obrażać, i to zupełnie bezkarnie mogli nas obrażać, bo im się nic z tego powodu nie działo, że poniżali nas, obrażali, przecież to straszne rzeczy nas opowiadali, wyrzucać nas z pracy. Przecież jestem wyrzucony z Polskiego Radia pod zarzutem działalności antypaństwowej. Zresztą ty chyba też miałeś pewien problem w Polskim Radiu. I którzy mogli o nas wszystko napisać, robić nam rewizję, bo przecież przeżywaliśmy rewizję w domach, próbować nas zamknąć do więzienia i mówić, że tak jest okej. Nagle muszą zderzyć się z twardą rzeczywistością, w której na przykład ich wynoszące 100 tysięcy złotych miesięcznie pensje zostaną ograniczone do zaledwie 30 tysięcy, co spowoduje, że będą mieli pewne kłopoty. A co, tylko o kasę chodzi? O kasę też, ale też takie poczucie bycia lepszym, wyższym, że to pozostaje. Nagle to ci, którymi pogardzali, wstają, tak? Podnieśli się. I to jest poczucie takiej wściekłości. I co oni robią? Oni widzą ten zwarty szereg ludzi, który się podniósł, który idzie i na zasadzie wściekłego zwierza rzucają się w szereg. Atakują go, gryzą. Dlaczego to, co się odbędzie 13 jest ważne? Żeby pokazać, że Polacy są po stronie reform, zmian. Że Polacy chcą rządzić we własnym kraju. Bo co próbuje zrobić druga strona? No, przy pomocy gigantycznych środków medialnych, głównie wyprowadzonych z pieniędzy publicznych, bo trzeba pamiętać, że przecież nawet te media prywatne to głównie to są środki publiczne, które z naszych podatków były zabierane, albo z majątków Skarbu Państwa w taki czy inny sposób. Próbują znaleźć trochę pożytecznych idiotów, a trochę ludzi po prostu zwerbowanych. Tomek, ty wiesz o tym, że Stefan Niesiołowski dzisiaj nawoływał do tego, żeby spalić siedzibę PiSu? No, Stefan Niesiołowski jest współodpowiedzialny za cały przemysł pogardy, za tą kampanię nienawiści. Ja pamiętam, co się działo przy okazji morderstwa Marka Rosiaka, działacza PiSu, kiedy Stefan Niesiołowski próbował za wszelką cenę tę sprawę rozmydlić. Za wszelką. I częściowo mu się to udało, bo mówił, że ten morderca to tak naprawdę chciał jego zabić, a potem się okazało, że to był działacz Platformy Obywatelskiej. Kolega partyjny Stefana Niesiołowskiego poszedł, zabił działacza PiSu. No, jak ktoś mówi o spaleniu siedziby PiSu, to znaczy, że nieprzypadkowo ten morderca, pan Cyba, jak dobrze pamiętam, Cyba, tak. Jest kolegą partyjnym Stefana Niesiołowskiego, bo jeden morduje, drugi pali. Z najnowszego tygodnika Gazeta Polska dowiedzą się państwo, kim są tak naprawdę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak piszemy, Trybunał Ludu. Kim są ci tak zwani apolityczni sędziowie? Na koniec chciałem jeszcze zapytać o Stany. Wróciłeś z Ameryki w środę, tak? Tak, byłem tam trochę ponad tydzień. Trafiłem na amerykańskie święto Dziękczynienia. To jest de facto święto imigrantów, ale takich imigrantów, którzy stworzyli Stany. Nie przyjechali palić, niszczyć, tylko stworzyli. Notabene jest taki dowcip, jak będzie się nazywało pierwsze Thanksgiving, czyli święto Dziękczynienia, święto imigrantów w Europie. Ramadan. No, a to ponury żart oczywiście. Natomiast wspaniałe święto, które Polacy jakoś dobrze się czują, bo oni są trochę takimi przybyszami, którzy dziękują za to, że no, mają co jeść, mają gdzie mieszkać i są trochę ze sobą. No, ale przyjechałem się przede wszystkim spotkać z Polakami. Jakie wrażenie? No, setki ludzi na spotkaniu w Kościele Świętej Konstancji, wypchane po brzegi, a przecież nawet tam nie było jakiejś wielkiej kampanii promocyjnej, żeby przyjść na to spotkanie. Przyjechałem po prostu podziękować za cały ich wkład w to zwycięstwo. Bo ja wprawdzie nie jestem działaczem PiSu, nigdzie nie kandydowałem, ale tak jak dla mnie, tak dla nich to, co się stało, miało zupełnie inny wymiar. Myśmy po prostu chcieli zmienić Polskę tak, żeby oni na przykład mieli gdzie wrócić. Ci ludzie wszyscy mówią o tym, że chcieliby wrócić do Polski, a do tej Polski, co była, nie za bardzo mogli. No więc oni chcą, żeby dokonać takich zmian, żeby tu był ich dom. I ten dom się troszeczkę dla nich przybliżył. I oni po prostu chcieli to usłyszeć, a ja chciałem im za to wszystko podziękować. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Jeszcze jedną rzecz chciałem państwu polecić z tego najnowszego tygodnika, to co napisała Katarzyna Hejke na ostatniej stronie. Kłaniam się, Tomasz Takiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo.